Au! Na koło mu daj! Siema, Kacper bił. Siema, Kacper. Będziesz startował? Co? Będziesz startował? Jo, jak masz na imię? Oskar. Oskar. Twój kolega będzie startował, tak? Tak. O której? W klasie będzie startować amator. Amator. Poczekaj, kurde, mało widać. Czekaj. Może jakoś... podjaśnię trochę. Podjaśnię. KTM to jest, tak? Tak, o, na maksa jest podjaśnione. No, coś widać. No, kamera już widzi, no. Jak ma na imię kolega? Czarek. Czarek. Skrzostawy tutaj. Skrzostawy. A. Czyli niedaleko stąd. Tak. A ty czym jeździsz? Ja aktualnie nie mam, bo mi się niestety elektryka zwaliła. A. Na kuzerze. Aha. No ja już pana parę razy widziałem z tatą. A, to super. Okej. Okay. Czyli motocykle najlepsze, nie? Tak. A ja. Kacper! Gdzie? Czym przyjechałeś? Autem. Tam. Ale wiesz co, ty napisałeś do mnie, a ja o tobie wczoraj myślałem. Polatamy. No, polatamy. W końcu. W końcu. To trzymam kciuki za twojego kolegę Cezary, tak? Czarek. Okej. No, my cały czas tutaj, o, Mario jest ze mną, Kasper, Sława gdzieś tam jeździ. Czyli jesteśmy na zawodach na Godziębie. Tutaj się kończy wyścig i zaraz młodziki wystartują. Jedzie, siema. Siema. Jak masz na imię? Maciej. Maciej. Z MX Torcianka, szkoła motocrossu. Czcianka. Tak, dokładnie, Czcianka. Od Mateusza. Od Mateusza, pozdrawiam Mateusza Grabińskiego. No, jak na niego mówią? Grabek. No. Pan Grobon. Grabson. Właściciel dobrej firmy. No, ale masz fajne tatuaże. A, dziękuję, tu jeden, tam mały. Tu jakaś kolana. Sam przyjechałeś? Samemu. Dzisiaj samemu. Zazwyczaj przyjeżdżam z kupą ludzi, ale dzisiaj przyjechałem solówę. No, ale tutaj możecie też na zawody wbijać, nie? Tak. No. Tu pozdrawiamy pana Mąkę, który zorganizował bardzo świetne zawody i tu jest zawsze dobrze. Za każdym razem Godzięba ma wysoki poziom zawodów. To jest od was gość, nie? Tak. A gdzie on teraz jest? Akurat Cieśniga. O, pojechał. 668, właśnie pojechał. 668, okej. Pozdrawiam, elo. Elo. Już po kółku zapoznawczym. Podjeżdżać pod ten niski, to ogień truja. Nie ma co redukować. Ciężko jest, tam jest na końcu bardzo mocna kolejna od strony. No, a wy macie to niskie, tak, nie? Podjedzie bez problemu, nie? Ale na końcu jest na samym środku kolejna, także trzeba trafić dobrze tą kolejnę. No. Kurde, ja podjechałem, musiałem zejść skład, ale podjechałem. A możecie tą drugą trasą jechać, tym drugim podjazdem? Tak, tym dłuższym, nie? No. Lepszy. Zmęczony, to spróbuję tędy, nie? Lepiej jedź tym wysokim. A wiesz co, i tam masz korzenie w lesie, musisz uważać. Tak. Tam z jeden po prawej masz. Po prawej stronie, tak w połowie. Jak tor? W porządku. W porządku. Wolno. Szybko trzeba. O, wieku. Jak tor? Siemanko. Cześć, elegancko, bardzo techniczny. Bardzo techniczny. Technicznie ciężko, grząsko, nie? W lesie uważajcie, po prawej jest korzeń. Tak. W połowie gdzieś, nie? Idziemy ci po wodę. O, to już chyba nie zdążycie. Zobaczymy.
I tu pod tą lepiej tą drugą wybierać. Tutaj jak zjechaliśmy, to nie można było podjechać. Nie wiem, czy górą nas nie puszczą. Siema nawzajem. Ale elegancko ogólnie. Fajny, techniczny tor. No. Można się zmęczyć porządnie. My tu ciągle jeździmy. Wsiązko. Wiem, no. Oglądam. Widziałem. Tyle co filmów nagraliście, to kurde. Z Gniezna jesteśmy. A. Padniemy kiedyś, bo już nie wiedzieli, kurde. Fajna miejscówka do treningu zajebista. No, do treningu zajebista. Jak tutaj, kurde, człowiek da radę, to ci powiem na taki Morlek Super Race też. Tak. Który jest mega techniczny. Ale podjazd tak grząsko, że trzeba było... Grząsko, ale tam jest wiele miejsc grząskich w lesie. Ale sobie. Zakręty, wiesz, ostro, tam dwójeczka w lesie, nie? Ale zmieniają, nie? No właśnie, nie wiem. Kanam będziesz miał trochę lepiej, bo jest trochę wyższy, wiesz? Od LTZ-y chyba nawet. No daj Boże, kurde, zalałem dużo paliwa, wyczyściłem go, żeby było mało. A jak masz na imię, powiedz? Słucham? Jak masz na imię? Jarek. Marek? Jarek! Jarek, to tak jak ja. A ty? Michał. Michał. Chłopak z ścianki. Też widz. Poczekaj, jeszcze tamtym powiem o tym korzeniu, bo może nie najechali. Wiesz, bo cię wybije strasznie, nie? Po prawej stronie, prawym kołem uderzysz. To szkoda kłada, nie? Są takie miejsca, gdzie na zakręcie jest hopka i naokoło jechać. Tam są dwa takie miejsca. Tu, tutaj jak z tego prostego byś wjechał w lewo, takie dziwne jest, nie? Że trzeba tam ogień trzymać. I potem jest gdzieś jeszcze tam, przy końcu, takie miejsca. Ale da się radę. Namęczyć można ładnie, tu ci powiem, człowiek, kurczę, taki... Dasz radę. Szkoda, że ja nie wystartowałem, może następnym razem, co? Tak do zabawy. Słapa masz? Nie, stoi tam. I chyba go nie sprzedam. Pomyślałem te 0,7-eczka. No. Robione i co teraz sprzedawać. No. Ale chyba tym nie mógłbym wystartować, nie? Mógłbym? No, ale w Norwegii. A. Na przykład na Orlen Super Race to jest, wiesz, do 700 cm sześciennych. Nieważne co tam masz, do 700 i tyle. Uratowaliśmy sąsiada. O wodzie pamiętali. No, kurczę, powiem wam, że... Idę powiedzieć chłopakom tam. Na razie. W takim warunku ci nie starczy paliwa. Siema. Jak tor? Dobrze, piaszczysto. Piaszczysto. W lecie uważajcie, po prawej stronie jest korzeń. Taki w połowie. Będziemy uważać. No, tak gdzieś tutaj na tamtej wysokości masz po prawej korzeń, go nie widać. I może wybić mocno, nie? A górkę to lepiej tą wybierajcie, tą dłuższą, tą wyższą. No, to tą bierzemy. Ta druga jest wyłączona całkiem. No, bo jak jeszcze, wiesz, wysoki kład, to tam nie ma problemu, a jak... Kurde, nagram start, jeszcze nie brałem udziału w takich zawodach. No zapewniam. Jedziemy jeszcze jedno zapoznawcze, żeby ślad dobrze zrobić. A, no nie wszyscy znają. Ja to znam tu każdy kamień, kurde. Siema. Ja już zrobiłem wam ładnie górę, wjeżdżacie i wjeżdżacie. Tylko uważajcie na ten, na korzeń po prawej, tam gdzieś na tamtej wysokości. Tak, jest. Po prawej jest korzeń i jak ktoś nie najechał, to może się zdziwić. Dawid, jak ci szła? Korzeń nie do spamiętania, to tam... Nie do spamiętania, to jeszcze jedno macie kółko. Ale długi film będzie. Nie, no kurde, bo takie tu koryta, że... Mogę ze startu nagrać? Kogo, mnie? No nie, chłopaku. Myślałem, że ja mam biegać. No ty też możesz. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Słuchajcie, jeszcze jedno zapoznawcze. Max prowadzi. Maciek z tyłu, nie? Tak jest. Jedziemy! Jedziemy! Elo! A mogę za nimi pojechać? Torem.
przykładem moim. Nie, bo jak utkniesz, to będzie kłopot. Nie utknę. A zaraz po nim, po zawodach. Dobra. Półtorej godziny. No to mi kignie, nie? Ja pójdę po tak. Maciek ok? Albo w mojego przelejemy. No. Teraz jest okay. Lepszej nalałem. Nie wiem, czy dolewali. Oczekiwanie przed startem. Będziemy prostowały te kolejne. Patrzcie, jaka piękna Honda. Uwaga, poszli, poszli do kładów. Honda na końcu na razie, jadą. Pojeżdżą. Poszli, druga ekipa. Wow. Dobrze, mała hopa. A nic nie widać. Tylko na godziębie. O, wysoko stacą. Pięknie. Czyli można powiedzieć dwa starty, jeden wyścig. No, druga ekipa powinna się wyłonić z lasu. No nie mogę być z kamerą wszędzie niestety. A fajnie by było ponagrywać jeszcze w lesie. Generalnie teren bardzo fajny. Na koło nakłada łatwiejszy niż na motocykl. Mocny podjazd teraz, nie należy do lampy, tam jest bardzo sucho, maszyny mocne i tam dosyć mocno, ostro kopie. Ja. I oczywiście na koło rygłę. O, tam widzę, tam niespodzianka, gdzie Tomek się zakopał. Tam jest też, potrafi być duża kolejna po paru przejazdach. O, zjeżdżają z naszego tego podjazdu po łuku. No i teraz będą wjeżdżać na tą hopę. Au! Au! Na koło mu daj! Prędkość dobra będzie, następna będzie na pewno lepsza. Ucie, panie!
wyskok. Kolejny. Ale zakręt pięknie bierze. Łodzie, panie. I kolejne kółko. Niektórzy mają, nie wszyscy. Czyżby Honda? Nie. Piękne zakręty, piękne. Wysoki wyskok. A tu musi być dobre zawieszenie. Twarde. O, tam widzę coraz ciężej jest. Grupa jeszcze. To na razie z pierwszej grupy. Czyli do pierwszej grupy mamy tutaj dwóch liderów, którzy no po prostu są daleko za peletonem. Można powiedzieć jedną ósmą toru. O, Honda jest! Honda daje radę. Honda lepsza jak wygląda. A jest! Dobrze! Pięknie to opanował. Dobrze, słuchajcie, ja już będę kończył. Poznaliście wszystkich zawodników, jeżeli chodzi o wkłady. Także pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, nara, hajosu. Większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.